Dzień dobry Państwu. Jest mi bardzo miło, że po raz kolejny możemy się spotkać, by przekazać mieszkańcom Białej Podlaskiej kolejne świetne wiadomości. A dzisiaj to konkretnie akt podpisania przez nas z wykonawcami umowy na realizację tej długo oczekiwanej przez nas inwestycji. Nie tylko nowego mostu wraz z ponadkilometrową ulicą łączącą ulicę Artyleryjską oraz Koncertową i Daleką, ale także dwoma dużymi rondami, nowoczesnymi skrzyżowaniami na tych wymienionych przeze mnie ulicach z nową przeprawą po obu stronach naszej rzeki. Pozwólcie, że przypomnę, bo mam ogromną osobistą satysfakcję, że była to największa ze złożonych przeze mnie obietnic wyborczych. Wszyscy świetnie pamiętamy, jak była wykpiwana przez tych nieszczęsnych krytyków, którzy tylko krytykować potrafią. Czułem wsparcie mieszkańców miasta, miałem tą satysfakcję z tych słów poparcia, które Państwo tak licznie przekazywaliście i finalnie mieliśmy tę wspólną siłę determinacji, konsekwencji i gotowości do ciężkiej pracy, jakie charakteryzują nas, mieszkańców południowego Podlasia. Podpisanie umowy to ten finalny etap procesu przygotowań, po którym jest już tylko rzeczywista praca na placu budowy. Przypomnę, że całość nakładów, które zamierzamy ponieść, to niespełna 45 milionów złotych. Tu bardzo chciałbym podziękować oferentom wyłonionym w drodze przetargu, wykonawcom za złożenie oferty nieprzekraczającej posiadanego przez nas kosztorysu inwestorskiego i istotnie niższej niż zabezpieczone przez nas w budżecie miasta na ten cel pieniądze. Przypomnę także, że pozyskaliśmy skutecznie na realizację tej inwestycji dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ponad 29 milionów złotych. Warto także podkreślić i bardzo chciałbym to jako prezydent miasta docenić, że byliśmy jako mieszkańcy miasta, prezydent ze swoim zastępcą, zespołem naszych urzędników i samymi mieszkańcami miasta bardzo konsekwentni w naszych staraniach. Niektórzy, ci złośliwi krytycy, którzy tylko to robić potrafią, wykpiwali, gdy dwukrotnie nasza aplikacja o środki z budżetu państwa nie znalazła uwzględnienia. I w tym momencie włączyli się do gry sami mieszkańcy. Jesteśmy wszyscy dłużnikami powołanego oddolnie przez mieszkańców miasta Stowarzyszenia Budujemy Most, które zorganizowało akcję zbierania podpisów. Ja mam swój powód do osobistej wdzięczności, gdyż jednym z inicjatorów był pan naczelnik gabinetu prezydenta Wojciech Sosnowski. Udało się mieszkańcom miasta zebrać rekordową liczbę ponad 3000 podpisów, które załączyliśmy kierując apel do pana premiera, prezesa Rady Ministrów, by te potrzeby mieszkańców naszego miasta w polityce państwa również uwzględnić. Mieliśmy mnóstwo argumentów, między innymi wskazując, że to dzięki bardzo intensywnemu zaangażowaniu samorządu naszego miasta, naszej otwartości i pomocy w Białej Podlaskiej powstaje ogromny garnizon wojskowy. I Biała Podlaska zasługuje na takie wsparcie. Ponosimy wiele wysiłków także z naszego budżetu bezpośrednio, by wspierać nasze państwo w realizowanej przez nie polityce. I otrzymaliśmy to dofinansowanie. Już nie będę się wyzłośliwiał i nie przypomnę, jak wielkim zawodem było to dla niektórych wcześniej krytykujących w ogóle zasadność tej inwestycji, a później próbujących sobie przypisać pomoc w uzyskaniu tego dofinansowania. Dla nas najważniejsze jest, że realizujemy te inwestycje, że wspólnymi siłami jesteśmy w stanie spełniać
nasze, mieszkańców Białej Podlaskiej, marzenia o rozwoju naszego miasta, o rozwoju zrównoważonym. Pozwólcie, że podkreślę jeszcze i ten fakt. Ta kadencja, tych ostatnich już prawie 5 lat naszej kadencji władz samorządu naszego miasta, to jest okres bezprecedensowego rozwoju inwestycyjnego. To są kwoty już przekraczające 300 milionów złotych przy 110 milionach złotych pozyskanych ze środków z Unii Europejskiej i z budżetu państwa, które zainwestowaliśmy w tych niezliczonych już procesach inwestycyjnych w naszym mieście. To jest tempo kilkukrotnie szybsze niż miało to miejsce w poprzednich kadencjach naszego samorządu. I kolejną odsłoną tych naszych działań, kolejnym śmiałym krokiem jest ta inwestycja, którą podpisując dziś umowę rozpoczynamy w obszarze już jej dokładnej realizacji. Mam też osobistą potrzebę przypomnienia wyjątkowej postaci, świętej pamięci posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i naszego ukochanego doktora Riada Hajdara. To Riad jako poseł dwukrotnie składał do budżetu państwa poprawki mające przyznać dofinansowanie naszemu miastu do budowy tego mostu i nie tylko tej inwestycji. Ci, którzy później prezentowali się jako pomocnicy w naszej wspólnej sprawie, wówczas jak jeden z panów posłów głosowali przeciwko tym poprawkom. Ojców sukcesu jest wielu, choć dokładnie będziemy pamiętać, kto łącznie z panem posłem Dariuszem Stefaniukiem stawał przeciw tym naszym wspólnym staraniom. Wreszcie chciałbym podkreślić rolę moich bezpośrednich współpracowników. Pan prezydent Maciej Buczyński oraz grono naszych specjalistów z Wydziału Budowy Dróg, ale także Wydziału Inwestycji, z Referatu Zamówień Publicznych wykonało tytaniczną pracę, także z Wydziału Rozwoju, pracującego nad naszymi wnioskami, które składamy o dofinansowania, czy to ze środków Unii Europejskiej, czy ze środków budżetu państwa. Szanowni Państwo, przygotowania były długie. Już 2 lata temu zrealizowaliśmy dokumentację techniczną, projekt budowlany, na podstawie którego wydaliśmy pozwolenie na budowę, ale niemniej jednak fakt zaistnienia w naszym mieście garnizonu wojskowego spowodował konieczność zmiany parametrów drogi oraz mostu. Dlatego też wyłoniliśmy nadzór inwestorski, który zoptymalizował dokumentację. I co ciekawe, dzięki tej optymalizacji osiągnęliśmy w dokumentacji technicznej wymagane parametry, ale też ta optymalizacja pozwoliła nam zoptymalizować koszty. Podnoszone przez naszych przeciwników politycznych w wartości rzędu 150 milionów złotych rzekomych, które miałaby kosztować ta inwestycja, tak naprawdę realnie szacowaliśmy na 50 milionów złotych, które mieliśmy zabezpieczone w budżecie miasta. Wartość umowy, którą dzisiaj pan prezydent za chwilę podpisze, tutaj z firmą Nowak Mosty, opiewa na kwotę 44,5 miliona złotych, w czym dofinansowanie uzyskane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to prawie 30 milionów złotych, czyli 2/3 wartości inwestycji pochodzi z uzyskanego przez nas dofinansowania ze środków zewnętrznych, środków rządowych w tym przypadku. Ale co jest szczególnie istotne, to będzie największa inwestycja tej kadencji. To jest krok milowy w rozwoju naszego miasta, w rozwoju układu transportowego. Dzięki temu mieszkańcy zyskają czas, zyskają pieniądze, które tracą na spalane paliwo. Trudno przecenić wszystkie korzyści dla lokalnej społeczności, które osiągniemy dzięki budowie tej nowej przeprawy, łącznie z 2 rondami, ale to, o tym już wspomniał pan prezydent. Dlatego też służby, straż pożarna, pogotowie będą mogły szybciej interweniować, szybciej dojechać do osób potrzebujących. To są ogromne korzyści społeczne, abstrahując od korzyści mieszkańców oraz osób przejeżdżających. Ochrona środowiska, mniejsze zużycie paliwa, mniejsza emisyjność, mniejsze zużycie hałasu,
spowodują, że nasze miasto będzie, tak jak pan prezydent wspomniał, rozwijało się w sposób harmonijny. Bardzo szybkie tempo inwestycji. Planujemy zakończenie już całej inwestycji do końca przyszłego roku, czyli grudzień 2024. Jest to pierwsza nasza umowa w tej części kraju. Mam nadzieję, że tutaj uda nam się wykonać ten obiekt wraz z zamawiającym w terminie i w należytej staranności. Liczymy na to, że mieszkańcy zrozumieją pewne utrudnienia, które na pewno nastąpią na tych drogach łączących. Do budowy chcemy przystąpić już na początku października. Dotychczasowo, firma istnieje od 2015 roku, wybudowaliśmy ponad 150 obiektów mostowych, więc myślę, że poradzimy sobie z takim obiektem. Mam nadzieję, że jak najmniejsze utrudnienia, będziemy o tym informować. Myślę, że na pewno zrobimy jakieś spotkanie informacyjne, kiedy będziemy co jakie drogi będziemy zamykać, tak żeby mieszkańcy wiedzieli, mieli pełną informację na temat tej inwestycji.